Mamy to, napisał z dumą na swoim fanpage'u Jacek Maniszewski. Burmistrz Ustki wpis umieścił tuż po uroczystym przekazaniu symbolicznego czeku na 12 920 000 zł. Rządowe wsparcie to ważny zastrzyk finansowy dla Ustki. Dzięki temu dokończony zostanie remont ulicy Polnej. Jest to ulica, przy której powstają nowe osiedla, nowe bloki, więc osiedla się tam coraz więcej mieszkańców i jest duża potrzeba wyremontowania drugiego odcinka tej ulicy, bo pierwszy odcinek w zeszłym roku został wyremontowany. Zgodnie z planem usteckich samorządowców pieniądze z Polskiego Ładu będą w listopadzie wprowadzone do budżetu miasta, a w grudniu zostanie ogłoszony przetarg na pracę przy ulicy Polnej. W ramach rządowego programu samorządy z powiatu słupskiego otrzymały łącznie 156 milionów złotych na zadania społeczne, infrastrukturalne i modernizacyjne.